tym zbiorniku znajduje się groźna substancja. Jest to radioaktywny gaz, który po dostaniu się do płuc niszczy wrażliwe tkanki, a powstające z niego metale ciężkie skażają organizm od wewnątrz. W wysokich stężeniach jest drugą po paleniu najczęstszą przyczyną nowotworów płuc. Wiecie, co to jest? Zwykłe powietrze, którym oddychamy. A gaz, o którym mowa, to radon, jeden z jego naturalnych składników. Ale skąd radon bierze się w powietrzu? Głównie z gleby. W glebie i skałach pod naszymi stopami znajduje się naturalny uran, który rozpadając się na kolejne i kolejne izotopy, tworzy w końcu rad, który w następnym kroku rozpada się na radon. Zresztą stąd jego nazwa. Radon, ponieważ jest gazem, uwalnia się z tych radowych skał, ulatując następnie do atmosfery. Taki sam proces uwalniania zachodzi każdego dnia w ścianach naszych domów, przyczyniając się do wzrostu stężenia radonu w powietrzu, którym pewnie oddychasz, oglądając ten film. Ale skąd właściwie wiemy, że radon jest w powietrzu? W jaki sposób możemy go zmierzyć? Jedną z wielu metod pomiaru radonu jest wykorzystanie faktu, że rozpada się on promieniowaniem alfa. Możemy więc obserwować jego destrukcyjny wpływ na takie materiały, jak ten, który trzymam w ręku. Poliwęglan allilodigliklowy, znany bardziej jako płytka CR39. Jest to polimer, którego długie łańcuchy mogą być niszczone, jeśli natrafi na nie przechodząca przez płytkę cząstka alfa, na przykład z radonu. Po wytrawieniu takiej napromienionej płytki, czyli zanurzeniu jej na kilka godzin w stężonym roztworze zasady sodowej, w miejscach uszkodzeń pojawiają się otwory o średnicy kilku mikrometrów. Wystarczy obejrzeć je pod mikroskopem i policzyć, ile cząstek alfa zarejestrowaliśmy. Tylko skąd mamy wiedzieć, jakiemu stężeniu radonu odpowiada ta liczba otworów? Musimy mieć referencyjne źródło, takie jak to komora radonowa w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej na warszawskiej Białołęce. Możemy wytworzyć wewnątrz znane stężenie radonu, ponieważ mamy źródło radu. Ponadto możemy mierzyć je nie tylko prostymi detektorami śladowymi jak płytki CR39, ale też bardziej skomplikowaną aparaturą. To urządzenie to spektrometr średnic cząstek pochodnych radonu. Tak jak uran rozpadał się na kolejne i kolejne izotopy, tak samo radon rozpadając się tworzy całą serię nowych izotopów. Są to metale ciężkie, takie jak polon, bizmut, ołów, które również są promieniotwórcze. Wdychamy to wszystko albo w formie swobodnych, niezwiązanych atomów, albo w postaci klastrów, czyli izotopów, połączonych z obecnymi w powietrzu pyłami i aerozolami. Urządzenie to poprzez serię coraz drobniejszych filtrów pozwala rozdzielić tę mieszaninę na poszczególne składowe w zależności od ich wielkości, a następnie określić zawartość izotopów w każdej z tych składowych oddzielnie. Jest to cenna informacja do prowadzenia szczegółowych badań nad wpływem radonu na nasze zdrowie i prawidłowego szacowania dawek, jakie otrzymujemy od radonu i jego pochodnych, ponieważ w zależności od rozmiaru klastrów, które wdychamy, zmienia się ich metabolizm w organizmie, a więc i zagrożenie dla naszego zdrowia. Jakie są wnioski z tych pomiarów? Przede wszystkim radon jest dla nas głównym źródłem narażenia na promieniowanie jonizujące. I to zarówno biorąc pod uwagę naturalne źródła jak promieniowanie kosmiczne i sztuczne jak diagnostyka rentgenowska czy skażenia pozostałe po Czarnobylu. Tyle, że jako organizmy żywe jesteśmy przyzwyczajeni do jego obecności od miliardów lat, więc nie stanowi dla nas zagrożenia, jeśli tylko nie występuje w bardzo wysokich stężeniach. Jeśli więc boisz się o swoje zdrowie po wizycie na rentgenie albo z powodu mieszkania blisko reaktora jądrowego, to spokojnie. Bardziej powinieneś bać się oddychać w niewietrzonym pomieszczeniu.